Jednym z najlepiej poznanych mechanizmów ekspresji genów u prokariota jest operon laktozowy. Jego odkrycie i scharakteryzowanie było w historii genetyki wydarzeniem na tyle ważnym, że trzech francuskich badaczy, którzy tego odkrycia dokonali, dostali za nie w roku 1965 Nagrodę Nobla. I myślę, że to jest wystarczająca rekomendacja, żeby o operonie laktozowym dowiedzieć się więcej. Jego odkrycie otworzyło zupełnie nowe ścieżki badawcze dotyczące tego, tego, jak ekspresja genów jest regulowana i jak może wpływać na nią środowisko, w jakim organizm się znajduje. To powiedziawszy, przejdźmy do tego, czym jest operon laktozowy. Jak zwykle operon to jest grupa genów, które regulowane są wspólnie. W tym przypadku jest to grupa genów odpowiedzialna za metabolizm laktozy. Czym jest laktoza? Jest ona rodzajem cukru, konkretnie dwucukrem, składającym się z dwóch cukrów prostych, glukozy i galaktozy. Bardzo powszechnie występuje ona w nabiale i stąd pewnie znasz ją najlepiej. Opowiem Ci o laktozie ciekawostkę, mianowicie z racji, że jest ona w mleku, wszystkie ssaki, jak są małe, potrafią bez najmniejszego problemu ją strawić, dlatego że ssaki, kiedy są małe, odżywiają się głównie, a często wyłącznie mlekiem matki. W większości przypadków u ssaków zdolność do trawienia laktozy zmienia się z wiekiem, to znaczy maleje i kompletnie zanika. Człowiek jest pod tym względem gatunkiem absolutnie wyjątkowym, dlatego że ludzie dorośli są w stanie laktozę trawić, ale nie wszyscy. Słyszałeś może o czymś takim jak nietolerancja laktozy. To jest taka przypadłość, która polega na tym, że Enzymy trawiące laktozę nie są produkowane z wystarczającą intensywnością po to, żeby wydajnie być w stanie jeść produkty, które dużą ilość laktozy zawierają i nie mieć z tego powodu żadnych przypadłości żołądkowych. Interesujące jest również to, że zdolność do trawienia laktozy jest zależna od tła genetycznego, jakie się posiada w populacjach z północy Europy. Tylko około 5% ludzi dorosłych nie jest w stanie trawić laktozy. A w populacjach, dajmy na to z Bliskiego Wschodu czy z Afryki, zdecydowana większość ludzi nie jest w stanie laktozy trawić. I zależy to właśnie od zdolności do produkowania enzymu, który laktozę jest w stanie rozkładać. W przypadku bakterii, o których dzisiaj będziemy mówić, operon laktozowy również istnieje po to, żeby regulować. Ekspresję genów odpowiedzialnych za produkcję enzymów, które służą metabolizmowi laktozy. Tutaj znajdują się te geny lak Z, lak Y i lak A. Nie będziemy mówić szczegółowo o ich funkcji. Jeżeli Cię to interesuje, to ją wyszukaj. To, co jest istotne, żebyś wiedział, to to, że wszystkie te enzymy uczestniczą w metabolizmie laktozy. Są one niezbędne do tego, żeby bakteria była w stanie czerpać energię z rozkładu laktozy. Kolejną rzeczą, którą chciałam tutaj wspomnieć, jest to, że operon laktozowy ma bardzo klasyczną budowę. To znaczy, mamy do czynienia z promotorem, za promotorem znajduje się operator. Będziemy również mówili o represorze. Tutaj go widzisz. Tak jak to zwykle w przypadku operonu bywa, wiąże się on lub nie wiąże do operatora. Dodatkowo mamy do czynienia z aktywatorem. Podobnie jak może pamiętasz w przypadku tryptofanu, operon laktozowy korzysta z dwóch różnych mechanizmów molekularnych. Jeden to jest represja, a drugi aktywacja, która tutaj będzie zachodziła za pomocą białka nazywanego CAP albo CAP. Teraz, kiedy przyjrzeliśmy się już operonowi laktozowemu przyszła pora, żebyśmy porozmawiali o nim w nieco większych szczegółach. Na początek przyjrzymy się temu, jak ten operon odpowiada na zmiany warunków środowiskowych. To znaczy, w zależności od tego, czy laktoza obecna jest w środowisku, w którym znajduje się bakteria, czy też tej laktozy tam nie ma. Ale zanim zaczniemy o tym mówić, chciałam wspomnieć o jeszcze jednej ważnej rzeczy. Bakterie, tak jak każdy inny organizm żywy, również mają swoje preferencje pokarmowe. I jeżeli mają do wyboru laktozę i glukozę, która jest cukrem prostszym, słodszym, łatwiejszym do rozłożenia, jednym słowem znacznie bardziej korzystnym pod względem energetycznym, to zawsze wybiorą glukozę. Dlatego zaraz zobaczymy, że operon laktozowy działa różnie w zależności od tego, czy to prostsze źródło węgla, jakim jest glukoza, w środowisku bakterii się znajduje, czy nie. Ale zacznijmy od mechanizmu dotyczącego represora laktozowego. Znowu mamy przedstawiony tutaj schemat naszego operonu. Widzisz tutaj operator. Do tego operatora może przyłączać się represor. W tym przypadku, jeżeli. Mamy w środowisku dużo laktozy, zaznaczę to rysując strzałką w górę, to pojawia się w komórce jeden z jej izomerów allolaktoza. I tak się składa, że allolaktoza działa jako induktor, na represor. Działa w ten sposób, że zmienia konformację represora i represor nie jest w stanie wydajnie wiązać się do regionu operatora. Dlatego mówimy, że laktoza jest tutaj induktorem, dlatego że jej obecność w komórce bakteryjnej będzie powodowała, że zaczyna zachodzić transkrypcja tych genów, które są potrzebne do tego, żeby laktozę rozkładać. Dlatego to się nazywa induktor, ponieważ. Indukuje ekspresję tych genów. Zauważ, że to jest mechanizm odwrotny od tego, o którym mówiliśmy w przypadku operonu tryptofanowego. Tam mieliśmy do czynienia z korepresorem, który wiążąc się do represora zwiększał prawdopodobieństwo, że tamten represor będzie się w stanie wiązać do operatora. Tutaj mamy do czynienia z sytuacją odwrotną. Jak induktor do represora się wiąże, to uniemożliwia mu Skuteczne przyłączanie się do operatora i tym samym odblokowuje, indukuje ekspresję genów odpowiedzialnych za trawienie laktozy. Więc krótko podsumowując, jeżeli laktoza jest w komórce, to znaczy, że białka, które będą ją trawić, są potrzebne i wtedy laktoza działa jako induktor ich ekspresji. Jeżeli laktozy nie ma, to represor swobodnie przyłącza się do operatora i ekspresja genów lak zostaje zablokowana. Wspomniałam Ci wcześniej, że glukoza jest preferowanym źródłem pokarmu dla bakterii, jeżeli tylko jest ona w środowisku. Ale kiedy glukozy brakuje w środowisku, w którym znajduje się bakteria, co zaznaczone jest tutaj o tymi trzema strzałkami w dół, to bakteria jest głodna i emituje sygnały głodu, chemicznym sygnałem głodu, w tym przypadku będzie cykliczne AMP. Tak się składa, że cykliczne AMP również jest induktorem operonu laktozowego. W jaki sposób? Otóż dzieje się tak, ponieważ łączy się ono z aktywatorem, wcześniej wspomnianym białkiem CAP albo białkiem CAP. Miejsce wiązania białka CAP znajduje się tutaj w pobliżu promotora. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy. W pierwszej lekcji dotyczącej operonów, o tym, że zazwyczaj aktywatory łączą się albo w rejonie promotorowym, albo w pobliżu rejonu promotorowego. To jest właśnie taka sytuacja. Tutaj mamy miejsce wiązania białka CAP na DNA. Białko jest w stanie wiązać się wtedy, kiedy przyłączy się do niego cykliczne AMP. Czyli cykliczne AMP jest. Induktorem, ponieważ wpływa ono na możliwość przyłączania się aktywatora do miejsca wiązania się aktywatora i tym samym ułatwia wiązanie polimerazy i transkrypcja przeprowadzana jest z większą intensywnością. Ten mechanizm bardzo silnie indukuje transkrypcję genów lak Z, LAC Y i lak A. Powtórzmy więc, jeżeli mamy w środowisku mało glukozy. To emitowane są sygnały głodu. Jednym z sygnałów głodu jest pojawienie się cyklicznego AMP. Swoją drogą człowieka jest podobnie. Cykliczne AMP jest tutaj induktorem, ponieważ wtedy, kiedy wiąże się z aktywatorem, z białkiem CAP, to to białko, białko CAP, jest w stanie związać się do miejsca wiązania na operonie i ułatwia polimerazie rozpoczęcie transkrypcji. Genów znajdujących się w operonie laktozowym. No to teraz możemy przyjrzeć się, co się dzieje, kiedy glukozy jest dużo. Wspominaliśmy już o tym, że glukoza jest preferowanym źródłem węgla. Na bakterie jest smaczniejsza, słodsza, łatwiejsza do rozłożenia. Jeżeli glukozy mamy dużo, to nawet jeżeli występuje w środowisku laktoza, to ona nie będzie. Bardzo atrakcyjnym źródłem pokarmu dla bakterii. W takiej sytuacji nie mamy cyklicznego AMP w komórce bakteryjnej. Aktywator nie jest związany z cyklicznym AMP, który jest dla niego induktorem, i w związku z tym nie ma wiązania do DNA, co ułatwiłoby polimerazie RNA transkrypcję genów znajdujących się w operonie. Tak więc, jeżeli mamy do czynienia z wysokim poziomem glukozy to nie zachodzi dodatkowa aktywacja. I to jest interesujące, że ten mechanizm, o którym teraz rozmawiamy mechanizm aktywacji jest kompletnie niezależny od tego, czy laktoza jest dostępna dla bakterii, czy laktozy nie ma, ponieważ niezależnie od tego, czy laktoza jest, czy laktozy nie ma, to zawsze bardziej atrakcyjna będzie glukoza. Jeżeli glukoza jest. I laktoza jest, nie ma potrzeby, żeby z dużą intensywnością zachodziła transkrypcja genów trafiących laktozę. Dlatego, że glukoza jest po prostu bardziej atrakcyjnym źródłem energii. Od strony molekularnej wygląda to tak, że polimeraza RNA, którą tutaj widzisz, ma sama w sobie bardzo niską zdolność wiązania się do promotora operonu laktozowego. Ten aktywator związany z cyklicznym AMP jest tak naprawdę niezbędne do tego, żeby skutecznie polimeraza RNA mogła inicjować transkrypcję. I efekt tego jest taki, że dominującym czynnikiem, który będzie dedykował, czy translacja operonu laktozowego w ogóle będzie zachodziła, jest obecność glukozy. Jeżeli glukoza będzie w komórce, to praktycznie rzecz biorąc, nawet wtedy, jeżeli będzie również laktoza dostępna, operon laktozowy nie będzie wyrażany, nie będzie ulegał ekspresji. Ten mechanizm związany z represorem, o którym mówiliśmy wcześniej, który tutaj przyłącza się do operatora, on się staje w praktyce istotny dopiero wtedy, kiedy komórka jest głodna, kiedy glukoza, najłatwiejsze źródło pokarmu dla bakterii, po prostu w środowisku nie występuje. Na tym kończymy naszą lekcję dotyczącą operonu laktozowego. Słyszymy się następnym razem.